Na turnieju NBA Junior rozmawiamy z najmłodszymi adeptkami koszykówki w Raciborzu w klubie Mini Basketball z grupą Panterek, z zespołem Panterek. Proszę tutaj dwie liderki, jakby mogły się przedstawić. Magda Winkler. Pięknie. Pola Kowalczyk. Dobrze, a te obok jest pani kapitan zespołu, to? I super. Powiedzcie dziewczyny, za co lubicie koszykówkę? Dlaczego wam podoba się ta akurat dyscyplina? Nie poszłyście, nie wiem, w inne, w balet albo w gimnastykę, tylko gracie w koszykówkę. No, piłkę nożną bym nie chciała, bo już za dużo jest tych wszystkich piłkarzyków. Okej. Okay. Koszykówka jest fajna, zespołowa. Grę zespołową i jesteśmy taką wielką drużyną. Jest dużo tu fajnych koleżanek. I na obozie jesteśmy ze starszymi i jesteśmy wszyscy razem. Słyszałem, że jesteście najlepsze na Śląsku w swojej grupie, tak? Czy właśnie, o, czyli na topie śląskim. Jakie to były mecze, żeby dojść do takiego poziomu? Z kim wygrałyście? Z wieloma zespołami. Rozumiem. Okej. Okay. Tutaj mamy koleżankę, widziałem właśnie, która mało brakowało, aby zagrała dzisiaj w turnieju NBA Junior. Proszę powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy trochę już starszego grania? No, wygląda to bardzo fajnie, ale właśnie ja bym ogólnie grała, ale po prostu byłam chora. I no, bym tam teraz grała i ćwiczyła w Junior NBA, ale tam też są moje najlepsze koleżanki, więc... Spokojnie, to jest naturalne w świecie sportu, że są kontuzje i czasem nie można rozegrać. Jeszcze była jedna z pań, która tutaj była blisko wystąpienia. Aha, to nie pani, tak? Rozumiem. Dobrze. Co jest waszą mocną stroną? Co jest waszym atutem w graniu zespołowym? Właśnie, walka. Nie poddajecie się, tak? A, czy jesteście... Wszystkie jesteście z Raciborza? Tak. Aha, a ktoś się tutaj do jednej szkoły chodzi, grupa największa z którejś szkoły? Z piętnastki, jesteście z piętnastki. Okej. Ale jeszcze jedynka, nie? Jedynka też jest. Czy pani kapitan jest łatwo zapanować nad taką grupą silnych kobiet? Nie wiem. To jest trudne pytanie. Jeszcze zapytam się, co chciałybyście osiągnąć w swoim graniu, czy w ogóle w takim życiu, może już doroślejszym, ale w kontekście koszykówki, sportu? Bardzo dużo już osiągnęliśmy, ale... To dopiero połowa sukcesu. No, ale jedna z nas zawsze nie jest najlepsza, tylko cały zespół. A, czyli siła tkwi w zespole, a nie w pojedynczej gwiazdorce jakby. Nikt nie jest najlepszy, tylko wszyscy są najlepsi. Wszystkie są super. No nie dałoby się grać jedną osobę. Niektóre mogą najlepiej kosłować, niektóre mogą najlepiej podawać, ale i tak wszyscy są najlepsi. Ale bez całego zespołu nie byłoby grania. Każdy nie byłoby taką rzecz, którą bardziej umie i ma tam robić. A jeszcze zapytam o NBA, czy macie jakąś ulubioną drużynę albo ulubionego gracza, który jest waszym idolem, to raczej, bo to są bardzo nocne transmisje i rozumiem, że wtedy śpicie. Ja mam z Warriors Steve'a Curry'ego. O, świetnie. Ja też. Dobrze. Czyli tutaj mamy już bohatera wybranego. Czy macie jakiś okrzyk motywujący taki, że tak, o, to możecie to zrobić właśnie. Pantery. Bardzo dziękuję. Super.